Izabela Dziugiu, pracuję w przystani psychologicznej, jestem psychologiem, psychoterapeutą, zajmuję się również sferą seksualną. Co zrobić, kiedy po rozstaniu czy po rzuceniu w związku już doszłyśmy, czy doszliśmy do decyzji, że chcemy iść do przodu? Co, jakie etapy, jakie kwestie możemy sobie przepracować? Różnie. Dlatego, że mamy tutaj na przykład zmierzanie się z własnym lękiem. A co będzie? Jak ja będę teraz funkcjonować bez związku? Okej, to są normalne emocje. Warto wiedzieć, że to są jak najbardziej normalne emocje, których po prostu musimy sobie przeżyć. Następną ważną rzeczą jest, trochę śmieszną, niektóre z pacjentek, które ja miałam, na przykład jedna z nich bardzo się obśmiała, kiedy dostała taką pracę domową polegającą na poszerzaniu własnej przestrzeni. To znaczy, jej partner wyprowadził się i tam te meble były tak, jak oni sobie tam ustawili i tak dalej. Ona chciała mieć swoją przestrzeń, tak, żeby nie mieć tych wspomnień o partnerze, który ją zostawił. Więc zrobiła przemeblowanie, zrobiła praktycznie cały remont właśnie tego mieszkania swojego. W kolorach, które ona chciała, z zasłonkami, które ona uważała za stosowne, a nie tak jak partner nie chciał na przykład zasłonek, czyli trochę na przekór temu, co było wcześniej, tak? Oczyszczanie tej atmosfery. Bardzo pomaga, bo przedefiniowujemy wtedy swoją własną przestrzeń na własne ja i tylko własne ja. Następną taką rzeczą, którą bardzo mocno zalecam, to jest zajęcie się sobą, szeroko pojęte. W takich momentach, kiedy jesteśmy w związku, często zapominamy trochę o swoich hobby, które tam kiedyś były uprawiane, czy sportach, czy rzeczach, które po prostu lubiłyśmy. Też nie było czasu na przykład na kosmetyczkę, na fitness, czy na jakiś jogging. Te przyjemnostki, które były gdzieś tam wykluczone, czy zarzucane przez nas, kiedy byliśmy w związku, to należy gdzieś tam sobie odkopać w sobie, co ja bym chciała, co ja chcę robić, w jaki sposób pracować nad sobą. Następną rzeczą, też bardzo śmieszną, i tutaj są przeciwnicy, jak również fani tej metody, to jest takie lista cech mojego przyszłego idealnego. No właśnie, przeciwnicy tutaj mówią, że to jest bzdura, że tutaj po co, pewnie nie ma mężczyzny, który by spełnił i tak te wszystkie oczekiwania na przykład i te cechy i urodę i wszystko. Okej, no tak, ale jakby jest to też oczyszczające, bo często tutaj panie radzą sobie z charakterem byłego, tak, bo zaczynają dostrzegać cechy, że on tak naprawdę do końca to nie był taki super fajny, budując sobie tą listę. Następną rzeczą to jest tak naprawdę przyjrzenie się sobie, jaką ja chciałabym być w związku nowym, potencjalnym. Czy są, trochę szczerości jest niestety do tego potrzebne, czy są rzeczy, które ja mogę u siebie polepszyć, tak? Zmienić, zmodyfikować. Czy tak naprawdę przechodząc przez wszystkie te fazy, gdzieś tam powoli możemy się otwierać na nowego partnera, ale też patrzeć na siebie, co ja chcę, czego ja potrzebuję. Czy potrzebuję tylko na przykład partnera seksualnego na jakiś moment, czy potrzebuję już takiego stałego, dobrego związku. Co mogę ulepszyć w swoim nowym, potencjalnym związku po rozstaniu? Patrząc na to, w jaki sposób przeżyłam swoje emocje rozstania, to będzie klucz, bo jeżeli nie przeżyłam tych emocji do końca, nie wyplułam ich z siebie, nie przepracowałam, one będą tutaj gdzieś zalegać i mogą się pojawić. Na przykład, jeżeli to było rozstanie spowodowane zdradą, co gorsza, to wtedy w moim potencjalnym nowym partnerze będę pewnie widzieć, o, on mnie na pewno zdradzi, tak, to będzie, bo nie poradziłam sobie z tą zdradą wobec własnej osoby, nie zbudowałam swojej własnej samooceny po zdradzie właśnie, także niezmiernie istotne jest właśnie przepracowanie siebie, praca nad sobą po rozstaniu, żeby wiedzieć, w jaki sposób moje cechy, niekoniecznie pozytywne, mogą wpływać na potencjalny związek, na potencjalnego partnera. Nie zakładać, co jest niezwykle istotne, że przyszły partner, czy teraźniejszy partner będzie jak ten, co to był wcześniej. Nie przenosić tych cech charakteru, które były tak bardzo rażące, które może przyczyniły się nawet do rozstania, na ten związek, w którym potencjalnie możemy być, albo w którym już jesteśmy na nowo.